siemanko, witam na kanale w kolejnym materiale. Dziś zapraszam na kolejny odcinek z Ali Pack Openingu, także mamy kolejną dostawę paczek. Do tego też jest coś naprawdę mega, mega grubego. Także serdecznie zapraszam do śledzenia, do subskrybowania, do zostawiania łapek pod filmami. Komentujcie, udostępniajcie. A ja co, nie przedłużając chyba, zapraszam i zabieram się za otwieranie paczek, także troszeczkę tego mamy, to co, lecimy, pozdro. Także co, nożyczki już są, to nie przedłużamy, zabieramy się za otwieranie. Pierwsza paczka. A w środku mamy woblerki. Kolejny zapas pstrągowych woblerków. Bardzo fajnie wyglądają. Do tego naklejeczki Tsurinoi. Karteczka z podziękowaniem. Jak to zwykle robiąc zakupy ze sklepu Tsurinoya. Także mamy takie srebrne z pomarańczowym brzuszkiem. Fajne, już mi się podobają. Bez wypakowywania. Już widzę, że naprawdę będą kozak i na pewno domówię sobie parę sztuk jeszcze. Są takie, ja wiem, twitchowe bardziej, ale myślę, że na pstrągi będą kozak, nie? Co wy myślicie? Mi się mega podobają. Jeden, jaki? Kurde. Tylko te opakowania mogliby jakieś łatwiejsze robić do otwierania. I tak samo drugi, też mega, mega wypas. No mi się podobają mega, na pewno domówię. Także tak wygląda nasza pierwsza paczuszka. Po dwie sztuki z koloru, że tak powiem, bo rozmiar jest ten sam. Mamy dokładnie 5,8 grama, 51 mm. Także kozak są. Kolejna paczuszka. A w kolejnej paczce mamy, już wam mówię, oj, sporo tego. No jest tego naprawdę sporo. Pytanie, co jest w środku. Otwórzmy jedną i tutaj mamy też takie woblerki strągowe. Ciekawe, czy wszystkie są. Chyba pobrałem po dwa z jednego koloru. Z tego co tak jest. Tutaj mamy taki niebieski. Niebieski grzbiet z holo. Boczkiem, że tak powiem. Także mamy. O, tutaj mam taki zielonkawy. No jak dobrze pamiętam, to brałem po dwa z jednego koloru. Także mamy drugi zielonkawy.
drugi różowy. No, mam taki jeszcze kolorek. Znów taki sam. Mamy jeszcze taki kolorek. Ten fajny, ten mi się podoba. I ostatnie dwa, także w ostatnim będzie pewnie niebieski. I tak też jest. Zobaczymy, czy będą mówiły. Wyglądają całkiem przyzwoicie, także mam nadzieję, że będą też łowiły ryby. Kolejna paczuszka, a w niej mamy pudełeczko. Też od Surinoi. Tutaj mamy taką pianką na haczyki albo jakieś tam muchy czy coś w tym stylu. A tutaj mamy normalnie na przegródki, także fajny, ciekawy boksik dwustronny. Bardzo fajna opcja. Kolejna paczka, tutaj już jest mocno obklejona, także trochę pewnie mi to zejdzie, zanim się dobiorę. No bo chyba się udało. Co my tu mamy? To zbrojka, jeżeli dobrze widzę. Pozaklejane. Dobra, to później zobaczymy. Mamy raz, dwa, trzy. Trzy do zbrojki. Tu mamy oliwki. Oliwki. Powinno być 5 sztuk. Mamy 3 sztuki. Także na oliwki już oszukali, a chyba, że tu więcej jest. Kolejne po 3 sztuki. Kolejne do zbrojki. To trzeba samą zbudować jeszcze.
mamy kolejne pudełeczko, już się pojawiało na serii te pudełko. Mamy jeszcze jedno takie pudełko. I mamy jeszcze jedno takie pudełko. Mamy jeszcze jedno takie pudełko. Także cztery takie pudełeczka. Kolejna dozbrojka. Jedno pudełeczko pęknięte, także nie wiem, czy uda się to naprawić, ale jak widać na jednym klipsie też się trzyma, także podejrzewam, że nie będę tego ruszał. Dobra, teraz muszę zrobić troszeczkę miejsca i mamy jeszcze taką paczuszkę w środku, taka paczuszka była, a w środku mamy kolejne dwie dozbrojki. Także tak to wygląda. Zestaw dozbrojek. Te są duże, te są małe. Te trzeba sobie zbudować. A, bo to są po dwie. Aha, dobra, dobra, kumam. Czyli to sobie trzeba będzie zbudować samemu, a te już mamy pobudowane. Tu nie chciałam, żeby on wychodził sfrustrowany, że nie skorzystał z tej szansy awansu. Rozumiesz? To jest bardzo trudne. Jak tej bliskiej osoby na co dzień kontaktu, takiej bliskości, rozumiesz? Teraz wjeżdża największa paka, także ja ją tutaj sobie natnę tylko. Jak widzicie, głównie same pudełka, także odkładamy. Mamy najpierw torbę na bok i będziemy wykładali pudełka. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Tak, mamy sześć tych dużych pudełek, fajnych takich, co już kilkukrotnie pojawiały się na serii, także jest nadal, znaczy nie wiem, czy jeszcze jest, ale była promocja na nie bardzo fajna, także tak kupiłem sobie je, że tak powiem, hurtowo. Jak powiedzieliście też jakiś czas temu, próbowałem ogarnąć sobie przynęty. Zabrakło mi właśnie pudełek, także w tym celu też domówiłem właśnie te duże pudła, żeby te przynęty trzeba poogarniać. No co, no tak to wygląda na dzisiaj. Kolejny pack opening za nami. No sporo rzeczy tym razem się poprawiło, pojawiło ponownie. Ale myślę, że też kilka fajnych rzeczy, jak te podwójne pudełko na przykład, czy te woblerki od Surinoi. Naprawdę te są kozak i na pewno jeszcze je domówię.
W innych kolorkach pewnie też. Muszę tylko zobaczyć, ale naprawdę wyglądają mega kozacko, nie? Z nich jestem mega zadowolony. No i te pudełeczko od Surinoi, tak samo te podwójne. Też mega, mega wypas. No co, z mojej strony to wszystko na dzisiaj, także dziękuję, że oglądaliście. Serdecznie zapraszam na kolejne materiały. No i witam ponownie. No co, kolejny pack opening za nami. Paczki dużych gabarytów. Niestety rzeczy może nie jest aż tak dużo, jak zazwyczaj było. Może nie ma takiej różnorodności. Dużo rzeczy powtarzalnych, dużo rzeczy po kilka sztuk zamówionych. Ale mam nadzieję, że kolejny pack opening również przypadnie Wam do gustu i coś fajnego dla siebie znajdziecie. No mi mega się spodobały te boblerki, jak już wspominałem, i te pudełeczko podwójne, także mega fajna jakość, mega fajnie to wygląda. I co? Z mojej strony dzisiaj to wszystko, także pamiętajcie, łapeczki w górę pod filmami, subskrybujcie kanał, udostępniajcie, komentujcie, a ja na dzisiaj z Wami żegnam i do następnego. Pozdro!